Po co ci Dakar? Żeby nauczyć się życia. Dakar to życie w pigułce, skondensowane do kilku tygodni. Oczywiście wcześniej są przygotowania, ale to wciąż jest jakiś rodzaj życia przeżytego w bardzo krótkim, skondensowanym czasie. A to oznacza, że można się bardzo wielu rzeczy nauczyć szybciej, zanim będziesz starym człowiekiem i nie będziesz już w stanie tych lekcji dobrze zastosować w życiu. Dakar jest uniwersytetem życia i to bardzo intensywnym. Jeżeli chcesz kogoś poznać, zabierz go na Dakar. Po 3, 4, 5 dniach będziesz wiedział, kim jest. Mógłbym dać mnóstwo przykładów, bo za każdym razem, co roku, zabieram 2-3 nowe osoby, nie więcej, po to, żeby nie zdestabilizować drużyny. I uczę się tych ludzi, uczę się różnych postaw. A dzięki temu, że już tych kilkadziesiąt osób na kolejnych 8 Dakarów zabrałem, wiem, kim są, zobaczyłem wiele różnych scenariuszy, jak kto się zachowuje w sytuacjach skrajnych. Wobec tego nauczyłem się też trochę lepiej postępować z ludźmi. Myślę, że moje obejście z ludźmi i w firmach, i w ogóle wokoło bardzo dużo zyskało na tym, że zacząłem jeździć na Dakar, bo po prostu te uniwersytety życia, już kilka z nich przeszedłem. Największym sukcesem bez żadnej wątpliwości jest to, że budzę się każdego dnia szczęśliwy i z poczuciem tego, że mam przed sobą piękny dzień i wiem, że może to brzmieć sztucznie albo trywialnie, a nie jest ani sztuczne, ani trywialne. Ja rzeczywiście tak mam. Można zapytać ludzi, którzy mnie dobrze znają, i wszyscy, myślę, wspólnym mianownikiem odpowiedzi będzie to, że oni nie wiedzą, z czego ja się cieszę. Wcale nie skupiam się na tym, czego mi brakuje do szczęścia, tylko na tym, co mam, dzięki czemu jestem szczęśliwy. Po pierwsze, trzeba trochę ufać, a po drugie i przede wszystkim trzeba się o świecie tak dużo uczyć, żeby go zrozumieć. Jak rozumiesz choć trochę świata, to przestajesz się go bać i możesz trochę bardziej ufać.